Czujniki linii 4.0 to urządzenia przeznaczone dla sektora przemysłowego, w którym występują zróżnicowane warunki środowiskowe, co stawia konkretne wymagania względem urządzeń. Mowa tutaj m.in. o pracy w strefach zagrożonych wybuchem, a także zmiennych warunkach środowiskowych, takich jak skrajne temperatury, zmieniająca się wilgotność, obecność par, gazów zakłócających czy korozyjnych. Czujniki dyfuzyjne linii 4.0 umożliwiają konfigurację poszczególnych elementów urządzenia, w tym wybór obudowy i jej dopasowanie do warunków panujących na obiekcie. Przyjrzyjmy się zatem, czym charakteryzują się poszczególne materiały. Obudowy wykonane z aluminium pokrytego warstwą epoksydową są najczęściej i najszerzej stosowaną odmianą. Czujniki w takiej konfiguracji przeznaczone są do pracy w sektorze przemysłowym, zarówno w ramach stref zagrożonych wybuchem, jak i poza nimi. To odpowiedni wybór do pracy w skrajnych warunkach temperaturowych, a także do zastosowania w aplikacjach, gdzie warunki otoczenia wymagają zastosowania wytrzymałego urządzenia. Pokrycie warstwą epoksydową daje dodatkową odporność mechaniczną i chemiczną, ale warto podkreślić, że ten rodzaj obudowy nie jest przeznaczony do pracy w środowisku gazów agresywnych. Obudowy wykonane ze stali kwasoodpornej przeznaczone są do pracy w środowisku gazów korozyjnych, gdzie należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo adsorpcji danej substancji na powierzchni czujnika, szczególnie w warunkach wysokiej wilgotności. Obudowy wykonane ze stali kwasoodpornej to także właściwy wybór dla przemysłu spożywczego oraz obiektów o wysokich wymaganiach higienicznych. Opcjonalną wersją obudowy dedykowanej do środowiska gazów agresywnych jest obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Takie połączenie cechuje bardzo dobra odporność chemiczna, wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na wysokie temperatury. Ze względu na właściwości chemoodporne oraz biorąc pod uwagę uzasadnienie ekonomiczne, ten rodzaj obudowy stanowi alternatywę dla stali kwasoodpornej. Czujniki linii 4.0 dostępne są również w obudowie aluminiowej pokrytej powłoką kreodur. Ten rodzaj zabezpieczenia nadaje wysoką odporność zarówno na czynniki chemiczne, jak i mechaniczne oraz charakteryzuje odporność na zmiany temperatury. W przeciwieństwie do farby epoksydowej, czujniki z obudową pokrytą kreodurem mogą być stosowane w środowisku kwasowym. Warto również podkreślić walor estetyczny takiego rozwiązania, jakim jest zachowanie naturalnego koloru aluminium. Narzędziem pomocnym przy konfiguracji czujników, w tym doborze odpowiedniej obudowy, jest dostępny na naszej stronie konfigurator czujników gazu linii 4.0, który automatycznie przedstawi Państwu dostępne opcje dla określonej substancji, jak i warunków pracy.